Mieszkanki stolicy regionu mogły dziś skorzystać z darmowych porad prawnych. Panie mogą skonsultować różne sprawy: rozwody, ograniczenie praw rodzicielskich, alimenty i kwestie związane z działalnością gospodarczą. Umawiać można się do kwietnia telefonicznie lub drogą elektroniczną na konkretną godzinę. Od początku powołania Rady Kobiet przez prezydenta, wyszłyśmy z inicjatywą zorganizowania bezpłatnych porad prawnych dla kobiet. Takie porady odbywają się raz w miesiącu i za każdym razem przychodzi do nas kilkanaście, czasami kilkadziesiąt osób. Jeśli chodzi o tematykę, to tak naprawdę jest bardzo zróżnicowana. Często jest to praworodzinne, czyli szeroko rozumiane alimenty, rozwody, sprawy z zakresu kontaktów z dziećmi. Niestety, przez to, że często panie są ofiarą przemocy, agresji. To czasami opiewa to również o prawo karne, również sprawy z zakresu prawa pracy czy też prawa gospodarczego. Także przekrój spraw jest bardzo szeroki. Umówić się na poradę można w taki sposób, żeby po prostu zadzwonić na dwa numery telefonów, które są podane na naszych mediach społecznościowych. Można również umówić się poprzez maile, które są dostępne na fanpage'ach Rady Kobiet, jak również na fanpage'ach miejskich. Zapraszamy serdecznie do udziału, czy to z dziećmi, czy to z czworonogami. Zdarzyły nam się porady udzielane w ten sposób. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o dzieci. To separujemy, organizujemy w ten czas opiekę z dziećmi, żeby nie musiały uczestniczyć w takich trudnych rozmowach, nie musiały słyszeć przykrych e, informacji, które często się pojawiają.